siły, także ten atak, taki pokazowy, że tu mogę zrobić, to tylko na pokazie będzie działał. Ponieważ mam zawsze problem z tym, że mam krzywo kaptur. Potem widzę to, jak składam te filmy, że ten kaptur mam krzywo i mnie to denerwuje, moi drodzy, także... Musisz przyznać, że jak tatuj zrobi dziubek, to nie ma chuja. To prawda. Okej, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem znowu z mistrzem Jarosławem. Cześć, Jarku. Moi drodzy, dziś wam pokażę atak, czyli odwrócona pięść, czyli backfist. Tetsui w karate się to nazywa, czyli odwrócona pięść, moi drodzy, ona jest naprawdę bardzo mocna, ale też trzeba znać pewne zasady, ponieważ nie zawsze działa, moi drodzy, nie ma technik, które zawsze działają. Zobaczcie, odwrócona pięść na przykład nie będzie działać w brzuch, no nie ma tu na tyle siły, żeby człowieka zatkać, chyba że go zaskoczysz. Ona będzie działać na inne partie ciała, a generalnie na punkty witalne. Zobaczcie, jak w ogóle użyć odwróconej pięści. Spójrzcie, jeżeli idzie na przykład atak, idzie cokolwiek na górę i zdążysz jedną rękę wystawić, bo słuchaj, na ulicy nie jest tak, że jest jakiś dym, prawda, i od razu masz ręce w górze. Na ulicy bywa tak, że gość leci i bam! Widzisz, popatrz, udało mi się podnieść rękę. I teraz zobacz, odwrócona pięść jest najszybszą odpowiedzią, dlatego że za chwilę pójdzie druga ręka. To jest, wiesz, jak podniosłem, popatrz, o, widzisz? I tu złamałem atak odwróconą pięścią, czyli pokażę to na ramieniu Jarka, żeby go nie bić po szczędze. Patrz, bang! Poszło. Zobacz, uderzenie idzie w koniec brody, jest to punkt witalny, jeżeli uderzysz tu nawet lekko, zobacz. O, zauważyłeś teraz przez moment, jak Jarkowi się ugięła noga. Popatrz, widzisz, idzie cały impuls stąd, ze szczęki, idzie impuls cały. I zobacz, teraz jeśli udało mi się przy tym obronić, zahaczyłem gościa, zobacz, mam możliwość wejścia. To jest bolesne, moi drodzy, i też takie nastawianie się, moi drodzy, na ciosy nie jest dobrze, ale zobacz, na przykład idzie kopnięcie, gość wchodzi z takim kopem, wszedłem, bang, zobacz, czyli wszystkie uderzenia, jeśli pójdzie z tej strony, bang, zobacz, od razu zaatakowałem, czyli wykluczyłem drugą rękę, bo jeżeli bym nie przerwał tego ataku, zobacz, gdyby poszedł jeden atak, drugi, trzeci i zaczęłaby się normalna napierdzielana, moi drodzy, wtedy to napierdzielanie, za chwilę pewnie Jarek by uderzył ze dwa razy, tak, zacząłbym mnie wyłapywać za kaptur, tak, ściągać na ziemię i byłbym w bardzo opłakanym stanie. To byłaby opłakana sytuacja, więc jeżeli tylko idzie jakiś atak, wychwyciłem, popatrz, od razu, krótkie uderzenie. Dlaczego jest skuteczne? Bo może być krótkie. Co atakujemy? Atakujemy koniec brody. Jeżeli mamy to centralnie, atakujemy nos, czyli wbijamy tu. Możemy pokusić się, ale tylko wtedy, jeżeli jesteśmy z boku, o atak na klatę. Wyprzedzający. Chociaż musisz wiedzieć o tym, że jeżeli stoję z boku i coś tam idzie, zobacz, to tu nie mam za bardzo siły, także ten atak taki pokazowy, że tu mogę zrobić, to tylko na pokazie będzie działał, ponieważ w realnej walce, jak Jarek Mesza złapie mnie za kaptur, zobacz, nawet jakbym nie miał ręki, zobacz, nic tu nie daje, zobacz, tu nic. Wtedy wchodzę w ulubioną gardę, uderzam jak zwykle, żeby mi tu popuścił, jeżeli mi popuścił, uderzam. I tu już nie ma mowy o odwróconej pięści, chyba że wywinę się, stanę tu i tu będę uderzał, chociaż też, jeżeli napastnik zobaczy, będzie odsuwał tą rękę jak najdalej i tu niestety odwróciła pięść. Czy zadziała na rękę odwrócona pięść? Zobacz, jeżeli gość jest w adrenalinie, mogę go tu bić, jego może zaboli, ale za chwilę drugą ręką mi przypierdzieli. Więc pamiętaj, odwrócona pięść, tak, moi drodzy, mam zawsze problem z tym, że mam krzywo kaptur. Potem widzę to, jak składam te filmy, że ten kaptur mam krzywo i mnie to denerwuje, moi drodzy. Także pamiętajcie, pierwszy atak idzie, bang, od razu, sorry. Widzicie? I w tym momencie mam gościa odwróconego, mogę ściągać, czyli mogę się bawić. Bardzo powoli, a może szybko, jak chcesz, bang, bang, popatrz, widzisz? Tu przejąłem kontrolę nad napastnikiem, teraz mogę go wykręcić, mogę mu założyć typową dźwignię do systema combat, czyli nie pełne duszenie, ale typową tu na brodę, taka nieprzyjemna, wyciągnięcie gościa, wywalenie go i oddalenie się, moi drodzy. Ponieważ pamiętajcie, systema combat nie służy do walki, służy do zażegnania szybko zagrożenia, które nastąpiło, i odejściu. Także pamiętajcie, ręka odwrócona, boczne, góra. Tu raczej ciężko, ewentualnie jeszcze można było prowadzić krocze, ale pamiętajcie, że układ jest taki, że w krocze lepiej uderzać otwartą ręką tu od spodu, także, ale o tym w następnych filmach. Dzięki, Jarku, moi drodzy, dajcie lajka, udostępnijcie, napiszcie komentarz. Do zobaczenia.